Większość osób traktuje sen jako zwyczajny odpoczynek dla ciała. Krainę snów przemierza nieświadomie, nie mając wpływu na bieg dokonujących się w niej zdarzeń. Rzadko pamiętają swoje sny, a pamięć o nich jest zazwyczaj jedynie zatartym wspomnieniem, zanikającym z każdą kolejną minutą upływającą po przebudzeniu. Poszerz swoją percepcję i rozszerz świadomość o doświadczenie stanu świadomego snu. Spraw, by twój sen był w pełni regeneracyjny dla ciała, a rozwijający dla świadomości, stanowiąc źródło dodatkowej wiedzy i doświadczeń dla twojego umysłu. To nagranie jest portalem prowadzącym twój umysł do wymiaru zdarzeń niezwykłych i fascynujących, gdyż nieograniczonych niczym poza wyobraźnią. Kraina snów jest bowiem miejscem, gdzie w ułamku sekundy możesz być kim chcesz. Możesz przenosić się w dowolne miejsca na świecie czy wszechświecie, a nawet podróżować w czasie. Osiągnięcie stanu świadomego snu ułatwia mentalne przygotowanie, które może dokonywać się podczas sesji dedykowanej temu autohipnozy. Podczas słuchania tego nagrania w pewnym momencie może ci się wydawać, że moje słowa są niewyraźne. Wtedy nie musisz się w nie wsłuchiwać. Pozwól, by twój umysł dryfował wraz z wizualizacjami prowadzącymi coraz głębiej i głębiej w stan błogiego, pełnego odprężenia ciała, umysłu i bliżej krainy świadomych snów. I możesz pomyśleć teraz, jaki jest twój cel, dla którego będziesz śnić świadomie. Być może chcesz to robić po to, by rozszerzyć świadomość i percepcję, doświadczyć czegoś niezwykłego. Może chcesz poradzić sobie z jakimś problemem, przygotować się do jakiegoś ważnego wydarzenia, a może aby doświadczać uzdrawiających snów, by leczyć swoje ciało i umysł, albo po prostu spełnić swoje pragnienia dla przyjemności, z ciekawości albo z jeszcze innego powodu. Cokolwiek zdecydujesz, będzie to dla ciebie niezwykłe przeżycie, które prowadzić będzie do głębszego samopoznania, poprawiając przy tym twoje samopoczucie oraz kreatywność i twórcze zdolności. I już teraz zamknij swoje oczy i przywołaj lub odszukaj w swoich myślach cel, dla którego najbliższej nocy, tej nocy, będziesz śnić świadomie. Masz na to chwilę czasu. Zrób to teraz. Wybrany cel zapisuje się w zasobach twojej pamięci, a ta część ciebie, która śni co noc, już nie może się doczekać jego realizacji. A ty pozwól sobie teraz
na relaksację i pozwól, by twoje ciało zaczęło się rozluźniać. I zwróć uwagę na swoje powieki, bo najszybciej, najłatwiej w naszym ciele rozluźniają się małe mięśnie. Właśnie takie jak mięśnie powiek. I zobacz, jak to jest, kiedy pozwalasz sobie, by rozluźnienie na twoich powiekach pogłębiało się. I rozluźniając swoje powieki, zwróć uwagę na swój oddech w tej chwili. A z każdym wydechem twoje powieki rozluźniają się jeszcze bardziej. I zobacz, jakby to było, gdyby twoje powieki były tak przyjemnie, tak głęboko rozluźnione, że po prostu przestałyby działać i nie chciałyby się otworzyć. I wiesz, że nie muszą one być tak głęboko rozluźnione jeszcze, ale możesz wyobrażać sobie, że są. Z każdym wydechem jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. Powieki przestają działać. I możesz zastanawiać się nad tym, czy ciężko byłoby teraz otworzyć oczy. A kiedy o tym myślisz lub próbujesz to zrobić, uświadamiasz sobie, w jak głębokim i komfortowym stanie rozluźnienia jesteś. I weź głębszy wdech i wraz z wydechem poczuj, jak przyjemne rozluźnienie z powiek przenosi się na czoło i czujesz, jak twoje czoło wygładza się. Teraz, podczas gdy ty przenosisz to rozluźnienie wyżej, na okolice czubka swojej głowy. I zanim to rozluźnienie zacznie się przenosić do mięśni twojej szyi, twoja głowa rozluźnia się nawet bardziej. I kiedy uświadamiasz sobie, że to może być już znajome uczucie rozluźnienia, twoje mięśnie szyi i karku całkowicie się rozluźniają, a ty im na to pozwalasz. I zanurzasz się coraz głębiej w stan błogiego odprężenia, przyjemnego transu. Czujesz, jak głębokie rozluźnienie karku rozlewa się w dół po całym twoim ciele. Zanurzasz się coraz głębiej
i im głębiej się zanurzasz, tym lepiej się czujesz, a im lepiej się czujesz, tym głębiej zanurzasz się w trans. Głębiej i głębiej. I im głębiej się zanurzasz, tym bardziej uświadamiasz sobie doznania płynące z twojego ciała. A być może w jakichś częściach twojego ciała pojawiają się inne odczucia poza rozluźnieniem. Może odczucia zmiany temperatury i może gdzieś w ciele czujesz jakieś ciepło lub zimno. A być może mrowienie w jakiejś części ciała. I wszystkie te uczucia, jakie pojawiają się teraz u ciebie, akceptujesz. A jeśli wydaje ci się, że nic szczególnego się nie dzieje i wszystko jest jak zwykle, to również jest w porządku. U każdego z nas zanurzenie się w trans przebiega w swoim własnym tempie, na swój własny sposób. A teraz nie musisz starać się robić niczego bardziej, niż w danej chwili robisz. Wiesz, że nie musisz sobie niczego przypominać, niczego planować, niczego starać się zapamiętywać. Wszystko, co robisz w hipnozie, robisz dobrze. Akceptujesz wszystko takie, jakim jest. A pozytywne sugestie automatycznie, spontanicznie stają się częścią twojej bieżącej rzeczywistości. I możesz po prostu pozwalać sobie na jeszcze głębsze rozluźnienie. Wraz z każdym kolejnym wydechem. Przyjemne fizyczne rozluźnienie. Mentalne odprężenie. Z każdym kolejnym razem będziesz coraz szybciej i lepiej zagłębiać się w ten przyjemny, komfortowy stan transu, który rozluźnia twoje ciało i odpręża umysł. Nawet bardziej z każdym kolejnym razem. I podświadomość słucha i słyszy wszystkie moje sugestie, kiedy to w tym samym czasie świadomość może znajdować się gdzie tylko chce. Może zajmować się swoimi sprawami, albo może nie zajmować się niczym. Sama też może odpocząć w sobie właściwy sposób. Czasem można tego doświadczać jak swego rodzaju pustki w głowie, a czasami mogą swobodnie przepływać jakieś myśli, niezobowiązujące skojarzenia, a ty możesz sobie na to pozwolić. Twoje ciało odpoczywa i twój umysł rozluźnia się. A im bardziej rozluźnia się umysł, tym bardziej rozluźnia się ciało. A im bardziej rozluźnia się ciało, tym głębiej rozluźnia się umysł.
z każdym oddechem jeszcze bardziej, głębiej, przyjemniej wchodzisz w stan hipnotycznego transu. I być może na czubkach twoich palców u stóp pojawia się delikatne mrowienie i może zaczynasz czuć, jakby to twoje stopy nie należały do twojego ciała. Czujesz, jakby to twoje stopy nie należały do twojego ciała. To bardzo ciekawe doznanie, kiedy czujesz swoje stopy tak, jakby nie należały do twojego ciała. I dalej czujesz swoje stopy, łydki, kolana i biodra tak, jakby nie należały do twojego ciała. Czujesz swoje stopy, łydki, kolana, biodra, brzuch, klatkę piersiową, plecy, ramiona i ręce tak, jakby nie należały do twojego ciała. I takie doznanie teraz, kiedy nie czujesz swojego ciała, jest przyjemne. Uczucie nieczucia ciała jest przyjemne. Bo kiedy nie czujesz swojego ciała, to może oznaczać, że twoje ciało po prostu może już spać. A tym samym ty teraz znajdujesz się w transie takim, jakiego potrzebujesz właśnie teraz. A słucha mnie już przede wszystkim twój podświadomy umysł. A on wie, że warto jest pamiętać swoje sny. Wzmacnia się więc i poprawia pamięć do twoich snów. A tym samym zwiększa się liczba zapamiętanych świadomych snów. I być może zaczniesz też prowadzić dziennik snów, zapisując w nim wszystkie swoje sny zaraz po przebudzeniu. I będziesz z zaciekawieniem odkrywać, jak bardzo jest to interesujące. Na co dzień z kolei zaczniesz testować to, czy w danej chwili aby na pewno nie śnisz. I będziesz to robić chociażby zadając sobie pytanie, czy ja teraz śnię, czy to jest sen, i nabywać będziesz mentalnej elastyczności ułatwiającej świadome śnienie. Poprzez takie poszerzanie percepcji i sprawdzanie, czy rzeczywistość nie jest snem, obudzisz w sobie nawyk, który działać będzie również podczas snu. A wtedy szybko uświadomisz sobie, że śnisz. Bo w trakcie marzeń sennych możesz rozpoznać pewne znaki wskazujące na to, że jest to sen.
bo kiedy w trakcie snu spojrzysz na zegarek, to godzina na nim będzie zupełnie inna, kiedy spojrzysz na niego po raz drugi. Kiedy będziesz miał do przeczytania jakiś tekst i zaczniesz go czytać, to gdy na chwilę oderwiesz od niego swój wzrok, to tekst zmieni się. Kiedy spojrzysz na swoje dłonie, będą wydawać ci się one dziwne, nienaturalne. I wtedy też w twojej głowie pojawi się myśl o tym, że śnisz. Kiedy też spróbowałbyś złapać we śnie oddech przez zatkany nos, to będziesz mógł swobodnie oddychać. A może spróbujesz zrobić coś niezwykłego? Przejść przez ścianę albo lustro lub lewitować. I wtedy szybko zorientujesz się, że sceneria, która cię otacza, jest snem. A co gdy już teraz zaczniesz wyobrażać sobie, że śnisz? Bo jakby to było, gdyby twoje myśli przekształciły się w obrazy i wizualizacje, jak ze snu, w którym jesteś ty teraz, wraz ze swoimi myślami albo sennymi marzeniami. I możesz wyobrażać sobie, co wtedy może ci się śnić, co we śnie, kiedy ciało śpi, stanowić będzie twoją rzeczywistość. A kiedy wyobrażasz sobie stan, w którym śpisz i wiesz, że śnisz, to równocześnie zastanawiać się możesz, czy to wyobrażenie nie jest już snem. A kiedy to wyobrażenie staje się rzeczywistością, to ty śnisz. A kiedy słyszysz mój głos i śnisz, albo zasypiasz, to wiesz, że jeśli jeszcze nie teraz, to za chwilę śnić będziesz. Bo najpierw możesz obserwować swoje ciało i swój oddech, a z każdym wydechem coraz głębiej i głębiej. Bliżej krainy snów, stanu, kiedy to widzisz swój sen i jesteś w nim. I możesz wyobrażać sobie, że jesteś we śnie, przyjemnym śnie. Zachwycasz się nim, a jednocześnie nabywasz umiejętności kierowania tym, co się w nim dzieje. A przychodzi ci to łatwo i naturalnie. I nawet możesz się dziwić, jak łatwo ci to przychodzi. A wtedy w myślach dziękujesz swojej podświadomości. Bo choć czasem sny wydają się niesamowicie realne, to ty już wiesz, jak rozpoznać sen. I samo pytanie,
jakie pojawia się w Twoich myślach. Czy to jest sen? Czy ja śnię? Sprawia, że Ty już wiesz, co dalej robić. A kiedy jesteś we śnie, to jesteś w nim wraz ze wszystkimi swoimi zmysłami. Chłoniesz wszelkie dźwięki, zapachy, smaki i wszelkie wrażenia. Wszelkie odczucia, które daje Ci ten sen. I możesz wyobrazić sobie, jak to będzie, kiedy rano się przebudzisz w pełni zrelaksowany, odprężony. I kiedy Twoje oczy są jeszcze zamknięte, a Ty w myślach odtwarzasz sobie swoje sny, swoje świadome sny, delektując się nimi, ale i utrwalając senne wspomnienia w swojej pamięci. A poprawa pamięci o snach wpływa korzystnie na częstotliwość doświadczeń świadomego śnienia. Więc wspominając sen o poranku, to przypominasz sobie jego wszelkie szczegóły i możesz je również zapisać. A umiejętność kierowania swoimi snami rozwija się w tobie z każdą kolejną nocą, kiedy to sen poprzedzają myśli niosące chęć doświadczenia świadomego śnienia. Myśli mające w sobie energię do samospełnienia. Twoje myśli powtarzają teraz za mną. Tej nocy podczas snu poznam, że śnię. Zasypiam łatwo, a świadome sny przychodzą mi naturalnie. Codzienny sen wzmacnia mnie i uzdrawia. Podczas snu moje mięśnie są zrelaksowane, a oddech spokojny. Mam pełną kontrolę nad swoimi snami. Doceniam i szanuję swoją zdolność świadomego śnienia. Mam piękne, świadome sny. Kiedy śpię, to wiem, że śnię. Z każdym dniem coraz lepiej pamiętam swoje sny. Tej nocy podczas snu poznam, że śnię. Zasypiam łatwo, a świadome sny przychodzą mi naturalnie. Codzienny sen wzmacnia mnie i uzdrawia. Podczas snu moje mięśnie są zrelaksowane, a oddech spokojny. Mam pełną kontrolę nad swoimi snami. Doceniam i szanuję swoją zdolność świadomego śnienia.
Mam piękne, świadome sny. Kiedy śpię, to wiem, że śnię. Z każdym dniem coraz lepiej pamiętam swoje sny. Tej nocy podczas snu poznam, że śnię. Zasypiam łatwo, a świadome sny przychodzą mi naturalnie. Codzienny sen wzmacnia mnie i uzdrawia. Podczas snu moje mięśnie są zrelaksowane, a oddech spokojny. Mam pełną kontrolę nad swoimi snami. Doceniam i szanuję swoją zdolność świadomego śnienia. Mam piękne, świadome sny. Kiedy śpię, to wiem, że śnię. Z każdym dniem coraz lepiej pamiętam swoje sny. Tej nocy podczas snu poznam, że śnię. Zasypiam łatwo, a świadome sny przychodzą mi naturalnie. Codzienny sen wzmacnia mnie i uzdrawia. Podczas snu moje mięśnie są zrelaksowane, a oddech spokojny. Mam pełną kontrolę nad swoimi snami. Doceniam i szanuję swoją zdolność świadomego śnienia. Mam piękne, świadome sny. Kiedy śpię, to wiem, że śnię. Z każdym dniem coraz lepiej pamiętam swoje sny.